Witaj w drugim tygodniu naszego przygotowania do praktykowania modlitwy prostoty. W poprzednim tygodniu skupialiśmy się na naszym ciele, które jest miejscem modlitwy Boga w nas. W tym tygodniu poza ciałem wprowadzimy element oddechu. Oddech jest śladem Boga w tobie. Przed rozpoczęciem tej modlitwy zajmij taką pozycję, która będzie dla ciebie wygodna, ale także taką, która wyrazi ważność tego, co teraz będzie się działo. Twojego spotkania z Bogiem. Jeśli możesz, połóż twoje stopy płasko na ziemi. Delikatnie wyprostuj twoje plecy. Wyobraź sobie teraz, że za czubek twojej głowy delikatnie w górę pociąga ci nitka. Ta nitka pęka i twoje ciało delikatnie osadza się. Na samym początku pozwól sobie poczuć to, co teraz naturalnie czujesz w twoim ciele. W pierwszym etapie wrócimy do doświadczenia ciała. Pozwól sobie teraz poczuć twoje stopy. Tę część, która dotyka ziemi oraz część stopy na samej górze jej skóry. Pozwól sobie poczuć najpierw lewą, a następnie prawą piętę, lewą i prawą kostkę. Powoli przenoś teraz twoją uwagę w górę twoich nóg, czując lewą, a następnie prawą łydkę, lewy, prawy piszczel, lewe i prawe kolano. Rób to powoli, uważnie, zauważając te odczucia, które są w tych częściach ciała.
Poczuj teraz całą lewą nogę, a następnie całą prawą nogę. Postaraj się je poczuć następnie razem, jako dwie nogi. Teraz niech twoja uwaga delikatnie podąża w górę, czując twoje plecy na samym dole, biodra i pozwalaj sobie przenosić twoją uwagę w górę pleców aż do karku. Poczuj oparcie i wszystkie części twoich pleców. Poczuj teraz górną część twojego karku, tył głowy i czubek głowy. Po kolei przechodź przez te części ciała, pozwalając, żeby doznania z tych części przypływały do ciebie, a ty koncentruj się tylko na odczuwaniu ich. Pozwól sobie teraz odczuć mięśnie twojej twarzy. Mięśnie podtrzymujące szczękę, policzki, mięśnie wokół ust, oczu, skroni. Być może uda ci się odczuć twoje czoło. Pozwól teraz, żeby te wszystkie mięśnie, a szczególnie mięśnie szczęki, delikatnie się rozluźniły. Razem z nimi może rozluźnić się całe ciało, kark, biodra.
biodra, plecy, uda. Zauważ, jak całe ciało delikatnie opada, mocniej się osadza. Teraz Twoja uwaga niech przeniesie się na Twoją klatkę piersiową. Zauważ ruch w Twoim brzuchu, rytmiczny ruch. Objaw tego, że Twoje ciało pracuje dla Ciebie. Przyjrzyj się temu rytmowi. Postaraj się wczuć w rytm, w jakim to ciało pracuje dla Ciebie. Pracuje na Twoją korzyść. To ciało, które jest dla Ciebie życzliwe, dobre. To ciało, które chce podtrzymywać Twoje życie. Bądź czułym obserwatorem Twojego oddechu.
tej prostej uważności na życie, które jest w Tobie. Postaraj się po prostu być. Uważnym na życie, które doświadczasz przez rytm Twojego oddechu. Jest we mnie życie. Jeśli przychodzą do Ciebie jakieś myśli albo odczucia, coś, co zajmuje Twoją uwagę, nie walcz z tym. Pozwalaj, żeby było i wracaj do bycia czułym obserwatorem życia w sobie, czułym obserwatorem oddechu. Teraz pomyśl o tym, że w Twoim ciele doświadczasz obecności samego Boga. Sam On podtrzymuje Twoje życie. Ja i Ty, Panie. Jesteśmy.
Kiedy będziesz gotów, zakończ tę modlitwę. Do usłyszenia już jutro.